Chodźcie. Tak trzeba sobie szwagierkę wychować. Tak sobie szwagierkę trzeba wychować. Przyjechała dopiero co, jeszcze śniadanie nie zjadła i już sprząta. Aferem, Nuri, aferem. Orda biraz, no to są taraftany, ale... Peryl, peryl olać, jak to mama. Bekle pensa da, je niż bólu rubiane. Czukiś war. Herbatka jest? Jest? Pracująca szwagierka jest? Jest. Aferem, Nur, aferem. Eliny, ty od meden. Meden. Aha, ty, bayramı kutlamadın. Hadi kutlan. Bayramı kutlu olsun. Erkeci bir isteğin var mı? Yani çay içinde koydum yani. Ama sana kahvaltı hazırlayabilirsin, tamam mı? Cześć, witajcie w nowym vlogu. Jak widzicie, zamieniłam się prawie już w Meksykankę. Śmieję się, bo mam taki szeroki tutaj kapelusz rondo, ale to po to, żeby ukryć się przed słońcem. W każdym razie jesteśmy na plaży, jak widzicie, i sobie plażujemy. Jest właśnie koniec świąt, tak naprawdę. 4 dni świąt, święta ofiarowania już się skończyły. A teraz mamy czwartek i piątek i czwartek i piątek dla urzędników państwowych zrobili dniami wolnymi, więc korzystamy i są u nas również goście. Jak widzieliście rano, moja szwagierka już sprzątała nam tutaj w domu, się śmiałyśmy, oczywiście to było na żart, żeby potem nie było pomyślane, że ja tutaj sobie siedzę, a mi szwagierka chatę ogarnia. Ale tak, w razie czego mówię, bo wiem, że tutaj czasami jakieś takie nieogarnięte osoby w takich kwestiach się znajdą, więc to były wszystko żarty, to jest moje poczucie humoru. Jej też, ona się z tego też śmiała, także to nie jest tak, że tylko dla mnie to jest śmieszne. No, a jak już wyjaśniłam, to Wam tutaj pokażę, gdzie jesteśmy dokładnie. Jesteśmy w Mersin, na plaży. I słuchajcie, jesteśmy na plaży wojskowej. To jest teren wojskowy. Takie plaże na terenach wojskowych właśnie są, na terenach dla żandarmerii wojskowej, policja też ma jakieś takie swoje plaże, chociaż ma ich mniej, hotele i różne jakieś takie instytucje są wypoczynkowe. No my jesteśmy na plaży w Mersin właśnie tutaj wojskowej. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy po prostu dostęp do prysznicy, dostęp do tych, jak to się mówi, miejsce na przypranie, Boże, takie pokoiki. W każdym razie są też prysznice, jest też mała restauracja, w której można kupić sobie coś zimnego do picia, lody i jakieś takie przekąski, fast food. Nie jest to jakieś super wysokiej jakości, ale przede wszystkim jest to tanie. I zrozumieją ci, którzy mają przede wszystkim dzieci i wiedzą, jak ważna jest toaleta w pobliżu, jak się kąpiemy gdzieś tam nad morzem. Albo właśnie ogarnięcie właśnie w postaci prysznicy, bo nie na wszystkich plażach takie udogodnienia są. No i tutaj jest po pierwsze też czysto, bo to jest taka mała plaża, tutaj sprzątają, nie ma takiego dzikiego tłumu i jest też tutaj ratownik, także jest bezpiecznie, jeżeli chodzi o rodziny z dziećmi. I Wam tylko tak mniej więcej pokażę, bo nie będę tutaj chodziła z kamerą i nagrywała smażących się ludzi, bo tak nieładnie, ale tak Wam mniej więcej pokażę, jak wygląda ta plaża. O, proszę bardzo, tutaj mamy plażę z piaskiem, tutaj mamy takie ala molo i my na tym molo siedzimy. Więc tak, tak to wygląda. Z tyłu tutaj mamy o budynki, tam są przebieralnie, prysznice, tam za parasolem. Dalej jest troszeczkę restauracja. Więc tak to mniej więcej wygląda. My siedzimy sobie tutaj na tym betonie, mimo że mieliśmy numer 42 i powinniśmy siedzieć na plaży, ale ktoś zajął nasze miejsce, bo tej pani miejsce, ktoś inny zajął miejsce i wiecie jak to jest, się po prostu zrobi bałagan, więc po prostu przyszliśmy tutaj, gdzie jest najbliżej tego miejsca i jest wolne i po prostu teraz ludzie niby, że mają numerki wykupione tych miejsc z leżakami, to i tak sobie w sumie każdy siada jak chce, bo się zrobi bałagan, tego już nie da się ogarnąć. Także idziemy się zaraz
kąpać do morza i zobaczyć, czy woda jest cieplutka. Zobaczcie, kto tu jest ze mną. Afrodyta. Cześć. Cześć. Zer. Evet, Osmanlı biz şimdi plaja gideceğiz. Evet. Bu kadar. Bu kadar. Ben benim için konuşamıyorum ya. Hep heyecanlanıyorum kameraya. Sen sabah da yani değilim. Topladın yani. Güzelce çalıştın, plaja getirdin değil mi? Evet. Evet yani. Bak, buluşmayı yıkadım Melkeciğim. Evet, evet. Mutfağı süpürdüm. Evet. Yatakları toparladım. Evet. Sonra geldik. Evet, balkon topladın. Ha, balkon topladım, evet. Evet, evet işte. Oo. Evet, öyle işte. Hak ettim. Çalışıyorum, bu da beni denize getiriyor değil mi? Evet, aynen. Öyle işte. Herkes düşünüyor yani, yabancılar yani kullanıyorlar, Türkler yani, kızlar tam yani. Tam tersi. Ben Polonyalıyım, şu an yarım Türk kızı. Aynen, benim şansıma böyle denk geldi. Neyse, ben kullanıyorum Nuru yani. İşte. Çok ben daha büyük yani ama yapmak zorundayım değil mi? Dinleyeceğiz yoksa denize getirmem seni dedi. Evet, öyle. Yani. O zaman da gidiyoruz biz denize. Sonra belki bir şey göstereceğiz size burada bir yer. Denize gezeceğiz yani. Öyle. Przerwa, jak widzicie, na jedzonko jest. Zjedliśmy lody, teraz czas na chipsy. Ja akurat nie jestem zbyt wielkim miłośnikiem chipsów, co często dziwi ludzi. Mam tylko dwa typy chipsów, które mogę zjeść, ale jadam je bardzo rzadko. Także ja jestem bardziej team słodkie, czekolady. Ale latem też nie jem takich w ogóle rzeczy dużo. W ogóle latem jem mniej. W ciągu dnia więcej coś do picia, jakieś takie właśnie, nie wiem, napoje gazowane, słodzone, które też nie są zdrowe, ale ogólnie więcej piję niż jem, także jakieś śniadania, obiady to mniejsze porcje niż zwykle. Ale na plaży, jak już jest gorąco, to już w ogóle nie chce mi się jeść, także zjadłam sobie jednego loda i to tyle. Jeszcze chciałam wam pokazać, zaraz zawołam tutaj Elifę i pokażę wam moje najnowsze dzieło. Zobaczcie, taką czapkę zrobiłam, Arifę, kolorową, tęczową, tak się prezentuje. Taka czapka tęczowa, normalnie, tak jak bluzka. Ha. Na szydełku, także o, tak ta czapeczka wygląda, jest robiona na szydełku. Kolory tutaj zmieniałam, 60% bawełny akurat ta nić ma, także specjalnie tak i te oczka są takie tutaj, widzicie, w kratkę jakby. No lato akurat właśnie na plażę, czy właśnie na basen, na słońce, do parku stwierdziłam, że fajnie będzie wyglądało. No i bardzo się Arifie spodobała ta czapka, także taka letnia czapeczka. Oczywiście ze sobą na plażę nie byłabym sobą, gdybym nie wzięła mojego worka z robótką i będę kontynuowała tutaj swój sweter. Ten sweter w ogóle zaczęłam na tej plaży, bo jak byliśmy ostatnio ze znajomymi tutaj, to zaczęłam robić ten sweter. Początek zrobiłam, pamiętam, że wtedy kołnierz zdążyłam zrobić tu i zaczęłam robić trzy rządki, zrobiłam. Ten sam tutaj właśnie wzór jest w sumie jak na czapce, zobaczcie. Widzicie? Tylko, że tutaj będzie z tego sweter. To będzie taki sweter lekki, nie na jakieś mrozy czy coś. Chociaż jest tutaj w tej nici wełna, także będzie ciepło w nim. No, także jestem praktycznie na wykończeniu tułowia. Robię okręgiem ten tutaj sweterek sobie. No, także jeszcze tutaj muszę parę rządków zrobić i ściągać i potem zacznę robić rękawy. W tym swetrze właśnie wykorzystałam włóczkę, jak widzicie, tutaj są przejścia kolorów.
takie mi się właśnie podobają. Połączenie różu z zielonym. Tutaj też jest jakieś takie ala kremowy. W słońcu ładnie to widać, te kolory w ogóle. Także jak widzicie tutaj, te tutaj kolory się zmieniają. I to jest ta włóczka, jeżeli Was interesuje. Może znajdziecie sobie w Polsce albo gdzieś na stronach internetowych. Także taka zieleń z czerwieniem, tutaj bordo widać. I tak się ładnie prezentuje. To tutaj, co całość co zrobiłam, to poszło właśnie z takiej jednej tutaj, takiej jednej włóczki. Także ona starczy na naprawdę. Myślę, że to jest z drugiej włóczki akurat zrobię końcówkę i rękawy. Powinno mi starczyć dwa tylko takie. Ile to ma metrów w ogóle, to Wam powiem. To ma 550 metrów ta tutaj włóczka. Także bardzo mi się podoba. Inne mają też wzory z tej serii. I naprawdę, naprawdę jest fajna. Mi się akurat to połączenie podobało. Także biorę się do roboty i będę się trochę smażyć. Zobaczcie, co chłopaki tutaj wyszli. O nie! Bo tutaj leży zakopane, słuchajcie. Morderstwo w biały dzień. Pogrzebane żywcem, że tak powiem. Tutaj widać tylko noc. Adios, man, kark! Bir, iki, üç, kalk! Kalkamaz ki. Kalk! Zombi gibi bak, bırak bırak, zombi gibi. Kızlar hep bak. Nie może wstać. O Boże! I żeby nie było tutaj znowu pełno komentarzy, jak ostatnim razem, jak pokazywałam takie zabawy z zakopywaniem w piasku. Ja wiem, że takie zabawy mogą być niebezpieczne, ale kochani, słuchajcie. Każdy z nas był dzieckiem, każdy z nas się lubił w takie rzeczy bawić i jakby wszystko jest pod kontrolą. Tutaj nikt nikogo nie zakopuje na bardzo dużą głębokość tego piasku. Tego piasku tutaj dużo na siebie nie sypiemy, tak? To wszystko jest tutaj pod kontrolą. Jak widzicie, tutaj chłopaki to nie są dzieci, to są osoby dorosłe. Wszystko się tutaj dzieje pod kontrolą, także ja wiem, że to może być niebezpieczne. Każda zabawa może być niebezpieczna, ale wszystko jest dla ludzi. Jeżeli bawimy się bezpiecznie, zachowujemy jakieś środki ostrożności, to nie powinno być źle. Także słuchajcie, także tak, ja wiem, ale jakby bez ryzyka nie ma co powiedzieć, jak to mówią. Teraz gokan, prawie że zakopany. Tylko mu tutaj noseczek wystaje. Jest na nas zapisany. Także tak, tutaj mamy jokana zakopanego. Aha. Proszę bardzo. Jakie zabawy. Jakie zabawy, zobaczcie. Kto takich zabaw nie zna? Zobaczcie. Zakopany gokan, który jak syrenka wygląda. Kark! Tam są zbierane. Zobaczcie, tutaj chłopaki grają w piłę. Ja tutaj z nur sobie siedzimy i odpoczywamy, bo drugi raz byliśmy w morzu, także odpoczniemy sobie trochę i po jakimś czasie ogarniemy się i pojedziemy do domu. W domu mamy obiad gotowy, już ugotowany wcześniej, także tylko sobie odgrzejemy, zrobimy jakąś sałatkę, ugotujemy ryż świeży i tyle. Zmieniliśmy miejsce, nie wiem czy zauważyliście, tak, zmieniliśmy miejsce. Także ja sobie tutaj teraz będę szydełkowała, widzę, że chłopaki tak na serio tutaj grają. Na plaży sobie strzelają karne.
chyba się wczuli w euro. A propos euro, to oczywiście tutaj Turcy śledzą euro. Są bardzo dumni ze swojej reprezentacji, szczególnie z tego najmłodszego piłkarza, z Arda Gülen. Jeżeli nie słyszeliście, to warto zainteresować się. Chłopak bardzo młody, a gra już w klubie Real Madrid, więc naprawdę pokazuje się z super strony. I o ile polska reprezentacja tutaj się w pierwszym meczu nie popisała, to turecka reprezentacja się popisała. A że ja jestem i za Polską, i za Turcją, to jakby czuję się usatysfakcjonowana, że chociaż Turcja dobrze zagrała w pierwszym meczu. Ale zobaczymy, jak będzie dalej, bo Turcja też nie ma łatwej grupy. Ciekawa jestem, czy Polska wyjdzie z grupy, czy Turcja wyjdzie z grupy. Napiszcie mi, jak wy myślicie, jak daleko zajdzie Turcja i jak daleko zajdzie Polska. Wracam właśnie do domu. W aucie zostałam ja z Arifem. Reszta poszła do sklepu, bo potrzeba nam paru rzeczy do sałatki. No i my czekamy sobie z Apoś. Zmęczone, jak widać. Arifa też już biedna, ledwo co nie zasypia. Prawda, Apoś? Zmęczona jesteś? Tak? No, także jedziemy do domu. Bierzemy szybki prysznic. No wyjazdy Bierałam prysznic. No ale tam to się tylko pokaź. W domu się trzeba umyć szamponem. No. A tam nie było szamponu. Także jedziemy do domu. Musimy się szybko ogarnąć, wykąpać po tej wodzie morskiej. Poza tym i Gökhan, i Arife, i Osman mają we włosach pełno piasku po tych zabawach na plaży. No także... No masz piasku, droga, masz. No i co? No i odgrzejemy sobie obiadek, zjemy. Odpoczniemy sobie w końcu. No, także tak się nam zapowiada. Poleżysz trochę? Dobrze, to poleż sobie trochę. Poczekamy, bo szybko im poszło tutaj te zakupy. Tak, widzę Gökhana już przy kasie. Osman tam już jest.